Panie prezydencie, ostatnie wydarzenia w Iraku na Bliskim Wschodzie muszą niepokoić. Iran zapowiedział odwet w stosunku do Ameryki. Amerykański prezydent dziś w ramach ostrzeżenia mówi, jeśli Iran zaatakuje Amerykanów, to mamy już namierzone 52 ważne cele w Iranie i to trzeba traktować jako ostrzeżenie. Polska jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i moje pytanie brzmi, czy nasz kraj jest bezpieczny? Powinniśmy, pani redaktor, ten nasz dzisiejszy wieczorny program tutaj z Pałacu Prezydenckiego zacząć od życzeń, bo zaczął się nowy rok, więc powtórzę, bo przecież te noworoczne życzenia już składałem w formie orędzia, ale jeszcze raz życzę wszystkim moim rodakom dobrego, spokojnego roku. Mam nadzieję, że to będzie dobry rok dla państwa, dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że będzie to przede wszystkim dobry rok dla Polski. I w tym kontekście rzeczywiście to pytanie o bezpieczeństwo naszego kraju, które pani redaktor zadała na wstępie, jest bardzo ważne. To jest oczywiste, że ta sytuacja, która się zdarzyła na Bliskim Wschodzie, jest niepokojąca dla wielu osób, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć kilka kwestii. Po pierwsze, jest ona cały czas przez nas bardzo szczegółowo monitorowana i cały czas się tym zajmujemy. Ja zresztą zaraz po tym, kiedy to zaistniało, tego samego dnia wydałem komunikat w porozumieniu, bo wcześniej pracowaliśmy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, konsultowałem się z ministrem spraw zagranicznych, panem Jackiem Czaputowiczem, rozmawiałem także z ministrem Langiem, który jest specjalistą od Bliskiego Wschodu, rozmawiałem także z innymi ekspertami, którzy doskonale znają ten teren, byłymi polskimi ambasadorami, choćby w Iranie. I jednoznaczny pogląd był taki, Polska nie uczestniczy w tym wydarzeniu, Polacy mają i Polska mają dobrą relację w Iranie. Myśmy w żaden sposób w tym nie wzięli udziału i nie ma żadnych sygnałów, aby było jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla Polski czy dla Polaków w tym momencie wynikające z tego zdarzenia. Natomiast oczywiście eksperci mówili, można się spodziewać różnych działań, które będą podejmowane wobec Stanów Zjednoczonych, wobec placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych, wobec wojsk Stanów Zjednoczonych i stąd no, te sytuacje, które miały miejsce choćby w ciągu ostatnich godzin, dni, że spadły pociski gdzieś niedaleko bazy, w której stacjonują żołnierze amerykańscy. No, z tego punktu widzenia jak gdyby potwierdzają to, co mówili eksperci, że to niebezpieczeństwo rzeczywiście może być. Co my robimy? Bo oczywistą sprawą jest, wszyscy wiedzą, że mamy swoich żołnierzy cały czas jeszcze w Iraku. Ci żołnierze dzisiaj nie pełnią żadnej misji absolutnie wojennej. To nie jest żadna misja bojowa, to jest misja szkoleniowa, to jest misja o charakterze stabilizacyjnym, więc można śmiało wręcz mówić, że to jest misja, która jest realizowana w celach pokojowych. Oczywiście natychmiast skontaktowaliśmy się z naszym kontyngentem, rozmawialiśmy z nimi, jak wygląda sytuacja, czy jest zagrożenie. Podjęto decyzję o tym, aby zawiesić na razie działanie naszego kontyngentu. Te właśnie działania szkoleniowe, które tam były prowadzone, w tej chwili są zawieszone właśnie po to, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa żołnierzy i by zmniejszyć prawdopodobieństwo tego, że ewentualnie w czasie takich działań mogłoby dojść do jakiegoś, zakładam, nie wiem, przypadkowego popadnięcia naszych żołnierzy w jakieś problemy wynikające z akcji, które zostały podjęte przez Armię Stanów Zjednoczonych za decyzją prezydenta Donalda Trumpa. Natomiast ja bardzo mocno chcę podkreślić, monitorujemy tą sytuację, nie ma w tej chwili żadnych sygnałów o tym, aby było jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla Polski, czy jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla polskich obywateli wynikające z tych zdarzeń, ale rzecz jasna jest to sytuacja, która może eskalować w różnych kierunkach. Było spotkanie w Białym Domu, ja rozmawiałem z naszym ambasadorem, było spotkanie koalicji anty-Daesh, czyli przeciwko państwu islamskiemu, w którym my uczestniczymy, gdzie Amerykanie właśnie informowali o tych działaniach, które podjęli i przedstawiali także swoją diagnozę sytuacji. I w tej diagnozie sytuacji sami przedstawiciele administracji Armii Stanów Zjednoczonych mówili, że oni nie przewidują tego, żeby doszło tam do eskalacji wojennej na tym terenie w związku z tymi wydarzeniami. Trzeba sobie jasno powiedzieć, eskalacji wojennej jako kwestii jakiegoś otwartego konfliktu zbrojnego tam nie ma. Aczkolwiek no, niestety można się spodziewać działań o charakterze bardziej terrorystycznym. Panie prezydencie, no ale to, że parlament iracki przyjmuje rezolucję, która mówi o tym, że wojska amerykańskie mają opuścić Irak oraz ich sojusznica, my jesteśmy, jak pan powiedział, w tej koalicji, no nie napawają optymizmem. No tak, ale pani redaktor, my jesteśmy tam przede wszystkim dla Iraku.
My byliśmy tam dla Iraku. My byliśmy po to, żeby w Iraku przywrócić spokój, pokój, po to, żeby rozwiązać ten konflikt, który tam powstał, wojenny już sprzed, można powiedzieć, kilkunastu lat, tak? I cały czas po to służyli tam nasi żołnierze, wypełniając misje, gdzie się przyjaźnili z lokalną ludnością, gdzie służyli ludziom. Jeżeli władze Iraku nie będą chciały, żebyśmy my, w sensie nasz kontyngent, był w ich kraju i pomagał im, bo dzisiaj im pomaga. I taka też będzie wspólna decyzja sojusznicza, bo pamiętajmy, że jesteśmy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i to również są nasze zobowiązania, to oczywiście, że my wycofamy naszych żołnierzy. Jeżeli nie będą ich chcieli, żeby pomagali w Iraku i nie będzie tutaj problemu z sojusznikami naszymi, żebyśmy taką decyzję podjęli, to my powiemy naszym żołnierzom, żeby wracali do domu. Nie ma tutaj problemu. Taka decyzja oczywiście zostanie podjęta. Władze Iraku mają prawo do swoich suwerennych decyzji. Na razie taką rezolucję rzeczywiście podjął parlament. Czy rząd będzie ją wykonywał i jak będzie ją wykonywał, przekonamy się. Panie prezydencie, czy w związku... Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo polskich żołnierzy, dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo polskich obywateli. Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego kraju i wszystkie działania są temu podporządkowane. Panie prezydencie, czy w związku z tymi wydarzeniami zwoła pan Radę Gabinetową i Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Tego domaga się opozycja. Nie widzę problemu w tym, czy zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. No, Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwoływałem, owszem, to prawda. Wtedy, kiedy podejmowane były strategiczne decyzje, bo byliśmy organizatorem szczytu NATO w Warszawie. Szczytu NATO, który podejmował decyzję o zwiększeniu obecności, właściwie o ustanowieniu obecności wojsk natowskich na wschodniej flance, a więc również i w Polsce, między innymi także i Armii Stanów Zjednoczonych. To były fundamentalne decyzje strategiczne na dziesięciolecia, które są podejmowane, mam nadzieję. I wtedy i była to kwestia również i na bieżąco bezpieczeństwa Polski, bo szczyt NATO odbywał się tutaj u nas w Warszawie, więc była kwestia ewentualnego zagrożenia terrorystycznego. Zaraz potem były Światowe Dni Młodzieży. Były to takie sytuacje, które wymagały rzeczywiście tego, aby tutaj w kraju była jedność, spokój i dlatego usiedliśmy wtedy w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego i rządzący i opozycja pod wodzą prezydenta. Natomiast dzisiaj takiego problemu o charakterze szeroko, wieloletnio strategicznym nie ma. Dzisiaj mamy problem właściwie dwóch kwestii. Tak, zagrożenia, które jest na Bliskim Wschodzie, ale które, powtarzam jeszcze raz, nie ma dzisiaj bezpośredniego oddziaływania na Polskę ani na polskich obywateli. I mamy problem uroczystości, które będą się odbywały w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz, gdzie normalnie te uroczystości zawsze, od lat, od 2005 roku, kiedy dzień 27 stycznia został uznany Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu przez Organizację Narodów Zjednoczonych, one zawsze odbywają się na terenie niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau pod egidą muzeum, które zawiaduje tym terenem i także i z udziałem polskich władz, oczywiście z bardzo szerokim zawsze udziałem zaproszonych gości z całego świata, a przede wszystkim ocalałych z zagłady. I w tym roku również te uroczystości będą miały miejsce i to jest dla nas jakby ten najważniejszy moment, jeżeli chodzi o 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Natomiast jest organizowane także i w Jerozolimie, w Yad Vashem, spotkanie, które nazywa się Światowym Forum Holokaustu, które odbywa się od 5 lat i odbywało się w różnych miejscach na świecie i jest organizowane przez prywatną fundację. I będzie ono miało miejsce w tym roku w Jerozolimie i ta fundacja znów zaprosiła przywódców z całego świata. Będzie między innymi tam obecny, jako, jak często słyszymy, główny gość, prezydent Władimir Putin. Będą obecni przedstawiciele Francji, Niemiec i innych krajów. I my również mamy tam zaproszenie, ja jako prezydent Rzeczypospolitej, ale co do obecności tam, ja zwróciłem się do organizatorów z jednym zasadniczym oczekiwaniem, a mianowicie takim, że jako przedstawiciel kraju, którego najwięcej obywateli, bo najwięcej obywateli polskich zostało zamordowanych bestialsko przez nazistowskich Niemców w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, że będę mógł tam również zabrać głos. I dalej na ten temat. Tymczasem okazuje się, że będzie mógł przemawiać prezydent Putin, że będzie mógł przemawiać prezydent Niemiec, pan prezydent Steinmeier, że będzie mógł przemawiać prezydent Francji, która miała wtedy rząd współpracujący z nazistowskimi Niemcami, ale prezydent Polski nie będzie mógł tam przemówić, nie ma na to zgody organizatorów. No, ja się z czymś takim absolutnie nie zgadzam. I na ten temat i nie tylko już na antenie TVP Info, a w TVP 1 pięknie Państwu dziękujemy. Panie prezydencie,
Czy wobec tego prowadzone są rozmowy, słyszymy, ze stroną izraelską? Na jakim etapie one są? No i czy pojedzie pan wobec tego do Jerozolimy? Ja oczywiście cały czas tą sprawę rozważam i jesteśmy cały czas na bieżąco w kontakcie z władzami izraelskimi. Także oczywiście przede wszystkim poprzez naszą ambasadę, poprzez pana ambasadora Magierowskiego, który tam rozmowy cały czas prowadzi, ale przede wszystkim w kontakcie z Instytutem Yad Vashem, w którym to się odbywa, z jego władzami, z władzami fundacji, która to wydarzenie organizuje. Dla mnie warunkiem koniecznym tutaj jest to, abym jako prezydent Polski mógł tam zabrać głos obok innych prezydentów, obok prezydenta Putina, obok prezydenta Steinmeiera, żebym mógł o cierpieniu Polaków, także polskich Żydów, polskich obywateli, mógł tam mówić o stratach, jakie ponieśliśmy w wyniku właśnie II wojny światowej, Holokaustu i tego, w jaki sposób II wojna światowa na nas spadła, w jaki sposób została wywołana, abym krótko mówiąc mógł mówić o prawdzie historycznej, prawdzie, która niestety w ostatnim czasie jest zakłamywana. Panie prezydencie, a propos prawdy, to wróćmy do kłamliwych słów prezydenta Rosji Władimira Putina, który zasugerował, że Polska ponosi odpowiedzialność za II wojnę światową i za Holokaust. W skrócie, to były okrutne w ogóle słowa i bardzo brzydkie. Czy w pana ocenie Polska zareagowała adekwatnie do sytuacji, czyli wezwanie ambasadora, oświadczenie premiera? Oczywiście, że uważam, że zareagowaliśmy adekwatnie do sytuacji, dlatego że odczytaliśmy to i ja, i eksperci, jako prowokację po prostu skierowaną pod naszym adresem, przede wszystkim właśnie przed tymi wielkimi uroczystościami. I uznaliśmy w związku z czym, że jakakolwiek gwałtowna reakcja wywołałaby tylko awanturę, która prowadziłaby do nie wiadomo jakich skutków i że skoro prezydent Putin podjął decyzję, żeby w tak drastyczny sposób się wypowiedzieć, to znaczy, że miał w tym swój cel. To nie ma tutaj przypadkowych wypowiedzi. Tym celem w naszym przekonaniu było sprowokowanie nas. My sprowokować się nie daliśmy. Bardzo dobrze zachowała się światowa opinia publiczna. Było z całego świata bardzo wiele głosów potępiających tę wypowiedź, zaprzeczającą tych wypowiedzi. Myśmy się zachowali w sposób bardzo stonowany i wyważony. Taka była nasza decyzja. Podjęliśmy decyzję o interwencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora. Następnym krokiem wobec rosyjskich odpowiedzi było oświadczenie premiera. Nie było pewności o tym, że ja będę mógł w sposób bezpośredni w tej sprawie dyskutować na wystąpienia z prezydentem Władimirem Putinem. Było wielkie ryzyko, że taka sytuacja nie będzie mogła mieć miejsca, w związku z czym nie ryzykowaliśmy wystąpienia polskiego prezydenta, które spotkałoby się z odpowiedzią, nie wiem, ambasady rosyjskiej, bo nie o to nam chodziło. Nie na tym polega cała rzecz. Chcemy mieć głos wtedy, kiedy są sytuacje ważne. Tak jak ja mówiłem o polskich sprawach i o prawdzie historycznej, o tym, jak Polacy i Polska cierpieli w 1939 roku, kto wywołał II wojnę światową, że to była napaść najpierw nazistowskich Niemiec na Polskę, a potem Rosji stalinowskiej, Rosji sowieckiej w 1939 roku na mocy paktu Stalin-Hitler, nazywanego też paktem Ribbentrop-Mołotow, ale w istocie był to pakt między Stalinem i Hitlerem zawarty 23 sierpnia 1939 roku, który skutkował de facto wybuchem II wojny światowej i napaścią najpierw niemiecką, a potem sowiecką na Polskę we wrześniu, która doprowadziła do rozbioru Polski w tamtym momencie. Takie były fakty. I cieszę się ogromnie, że wtedy, 1 września, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, delegacje z prawie 50 krajów, które były w Warszawie, w tym prawie 20 prezydentów, usłyszało, jaka była rzeczywiście wtedy sytuacja i jak wygląda prawdziwa historia tamtych dni. To było niezwykle ważne. Cieszę się również, że wcześniej miałem możliwość mówienia o tym w czasie konferencji prasowej w Stanach Zjednoczonych przed Białym Domem, kiedy staliśmy przed dziennikarzami razem z prezydentem Stanów Zjednoczonych, panem Donaldem Trumpem. Jedna z dziennikarek amerykańskich zadała to pytanie właśnie o problemy relacji polsko-rosyjskich. Ja wtedy powiedziałem, te relacje historycznie są bardzo skomplikowane. Tak, one są bardzo skomplikowane, ponieważ myśmy byli przez Rosję wielokrotnie napadani. To jest nasze historyczne doświadczenie. Sugerowania kłamstw w opinii publicznej. Ale pani redaktor, dzisiaj historycy mówią mi, że pan prezydent Władimir Putin realizuje ideologię, którą można nazwać ideologią neostalinowską i to jest swoisty rewizjonizm neostalinowski. Tak nazywają historycy, dzisiaj specjaliści również od Rosji, profesorowie, tą politykę ideologiczną, którą realizuje prezydent Putin. Realizuje ją ze szkodą dla Rosjan i ze szkodą dla rosyjskiego państwa, bo w moim przekonaniu dzieje się to właśnie ze szkodą dla nich.
I jeszcze w dodatku, żeby pokazać, jak daleki jest zafałszowanie w tym momencie, powołuje się często i był niedawno zresztą na odsłonięciu pomniku Aleksandra Sołżenicyna, który przecież był stalinowskim więźniem i który o pakcie Ribbentrop-Mołotow, czyli pakcie Stalin-Hitler, jasno mówił, że był to pakt zbrodniczy, który doprowadził do wybuchu II wojny światowej i który tak naprawdę wyrządził krzywdę nie tylko Polakom, ale wyrządził także i krzywdę Rosjanom i innym narodom. Panie prezydencie, ma pan rację, mówiąc, że świat jednoznacznie zareagował, stając po naszej stronie i mówiąc, jaka jest prawda historyczna. Zresztą amerykański ambasador dostało się od strony rosyjskiej, że źle uczyła się historii w szkole. Ale opozycja kontestuje w kraju. Nie cała część opozycji, oprócz PSL-u. I tak, po pierwsze za późno, po drugie nie było Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a przede wszystkim prezydent naszego kraju nie zabrał głosu. Panie redaktor. Tak jak powiedziałem, my pracowaliśmy z panem premierem, pracowaliśmy z ministrem spraw zagranicznych, pracowaliśmy z historykami, podjęliśmy decyzje, które miały charakter strategiczny. Gdybym ja chciał na tym tle prowadzić sobie kampanię jakąś, to pierwszy bym pobiegł do mediów, tak jak uczyniło to w tym czasie wielu polityków, zwłaszcza opozycji, tych, którzy zapowiadają, że będą kandydatami w wyborach prezydenckich najbliższych zbliżających się. Bo to było najprostsze rozwiązanie, ale ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej. Mam obowiązki wobec Polski. Muszę przede wszystkim myśleć o polskich sprawach, bo to jest najważniejsze. A działaniem odpowiedzialnym w polskich sprawach było w tym momencie zaplanowanie pewnej strategii, która nie będzie strategią prowokacji, nie będzie strategią wchodzenia w daremny, awanturniczy spór, tylko będzie strategią mówienia wtedy, kiedy słyszy to świat. Świat nie słyszy każdej wypowiedzi gdziekolwiek emitowanej. Świat słyszy wypowiedzi, które są w ważnych punktach. Dlatego nie będzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która będzie kolejną okazją do tego, żeby ten problem rozgrywać wewnątrz Polski politycznie, jak to robią niestety dzisiaj politycy opozycji, gdzie atakowała mnie pani Kidawa-Błońska zaraz po tym, jak 27 grudnia, dzień po świętach, kiedy wielu ludzi było jeszcze w świątecznej atmosferze. Ja tutaj w Pałacu Prezydenckim spotykałem się z ekspertami i właśnie o tej sprawie dyskutowałem i właśnie tą strategię wtedy planowałem i rozmawiałem z panem premierem, gdzie zaraz później marszałek Senatu, pan Grodzki zaprasza do siebie ambasadora Rosji. Uśmiechają się, robią sobie razem zdjęcia. No, nie da się w ten sposób prowadzić polskiej polityki, dlatego nie będzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jej zwoływanie ma wyłącznie podtekst polityczny i ma wyłącznie służyć celom jakiejś kampanii, którą ktoś chce prowadzić po stronie opozycyjnej. Natomiast podjąłem decyzję i poinformowałem już o tym pana premiera, że na najbliższy wtorek, 7 na godzinę 14 w Pałacu Prezydenckim zwołuję Radę Gabinetową, czyli spotkanie prezydenta Rzeczypospolitej i rządu całego, gdzie będziemy się zastanawiali rzeczywiście nad strategią dalszego działania po tym wszystkim, co już do tej pory wspólnie zrobiliśmy, w kwestiach dwóch, dlatego że one w jakimś sensie, jeżeli ktoś spojrzy na to globalnie, się łączą. Z jednej strony tego, co będzie się działo w najbliższym czasie, również i w Izraelu w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, ale z drugiej strony także i sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo jak doskonale wiemy, Bliski Wschód to także Izrael. I to są kwestie ważne, to jest także kwestia rosyjskiej polityki, jakiej można się w tym kontekście spodziewać. To się przekłada na wiele bardzo ważnych tematów, czy może się przełożyć także i tematów gospodarczych, bo gdyby, co mam nadzieję nie nastąpi, dochodziło do jakiejś eskalacji jednak na Bliskim Wschodzie, to my musimy być na to przygotowani również i gospodarczo i o tym trzeba dyskutować. I temu właśnie ma służyć spotkanie prezydenta z premierem i całym rządem, czyli wszystkimi ministrami. Bo to z jednej strony jest kwestia polityki historycznej, z drugiej strony jest kwestia polityki surowcowej, z trzeciej strony jest kwestia polityki militarnej. Generalnie to są bardzo poważne kwestie bezpieczeństwa, które wymagają spotkania władzy wykonawczej. Tak uznałem, żeby nadać temu rzeczywiście poważną rangę Rady Gabinetowej i w takiej formule spotkamy się w najbliższy wtorek i o konkluzjach tego spotkania oczywiście opinia publiczna zostanie poinformowana, ale to wymaga przede wszystkim poważnej, rozważnej pracy. My razem pracujemy od dawna, nie pracowaliśmy jeszcze w formule Rady Gabinetowej, ale sytuację mamy rzeczywiście wyjątkową, połączenie kontekstu współczesnego z kontekstem także historycznym, co bardzo trudno jest w tej chwili rozdzielić. Natomiast może
może być pani redaktor spokojna i nasi widzowie też mogą być spokojni. Te tematy są naprawdę cały czas analizowane. My na bieżąco analizujemy również sytuację bezpieczeństwa. Mamy bardzo duże doświadczenie zdobyte na przestrzeni ostatnich lat i polityczne, i w zakresie zapewniania bezpieczeństwa polskim obywatelom. Zrobiliśmy bez żadnego zagrożenia szczyt NATO w Warszawie, Światowe Dni Młodzieży, olbrzymie wydarzenia, COP24, gdzie przyjechali do Katowic przywódcy z całego świata. Daliśmy radę i Polska jest zabezpieczona i w zakresie działania antyterrorystycznego, i w zakresie bezpieczeństwa. Wszystkie te kwestie są na bieżąco monitorowane, pracujemy nad kwestiami strategicznymi, robimy to w sposób aktywny, po prostu działamy. Uważamy, że jest to nasz obowiązek i my te obowiązki realizujemy, bo tego wymaga polska racja stanu. Panie prezydencie, opozycja mówi, że pan nie zabrał głosu, bo był pan na urlopie. Pani, bardzo łatwo jest to powiedzieć. Ja mogę powiedzieć tak, to ja sądzę, że politycy opozycji byli na urlopie 27 grudnia, kiedy ja pracowałem tutaj w Pałacu Prezydenckim. Proszę zapytać pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego prezydenta Rzeczypospolitej przez 10 lat, czy pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który był moim poprzednikiem na tym niezwykle ważnym dla naszego kraju urzędzie, czy byli kiedykolwiek na urlopie. Prezydent nie ma urlopu. Prezydent musi być dostępny 24 godziny na dobę. Jeżeli prezydent jest niedostępny, jeżeli prezydent nie może wykonywać swojej funkcji, wtedy Trybunał Konstytucyjny wskazuje, że zastępuje go marszałek Sejmu lub marszałek Senatu. Specjalny tryb jest powołany do sytuacji, w której prezydent nie może działać. Prezydent nie ma czegoś takiego jak urlop. Prezydent pracuje cały czas i dla mnie to był trudny czas. Nie były to wcale dla mnie ani łatwe święta, ani nie był to dla mnie łatwy czas poświąteczny, właśnie dlatego, że kiedy większość ludzi mogła odpoczywać, czy bardzo wielu ludzi mogło odpoczywać, ja miałem dużo pracy, dużo spotkań, które wymagały wielu, wielu, wielu konsultacji, koncentracji. To są bardzo ważne polskie sprawy. Ja odpowiedzialnie podchodzę do wykonywania obowiązków prezydenta Rzeczypospolitej. I jeżeli przedstawiciele opozycji mówią, że praca prezydenta Rzeczypospolitej to jest tylko taka praca, która toczy się w mediach czy przed mediami, no to znaczy, że nie rozumieją, na czym polega rzeczywiście wykonywanie obowiązków prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie prezydencie, a propos sygnałów wysyłanych za granicę, marszałek Senatu Tomasz Grodzki wybiera się 8 stycznia do Brukseli, żeby konsultować przepisy, które dopiero będą procedowane w Senacie, czyli ustawę o sądach. No i bardzo oburzyły pana marszałka słowa szefa pańskiego gabinetu, ministra Szczerskiego, który zaapelował do marszałka o odwołanie tej wizyty i nie wpisywanie się jakby w orkiestrę Putina w tej sytuacji, którą w tej chwili mamy, bo to jest niszczenie, jak powiedział minister Szczerski, wizerunku Polski za granicą. Co pan na to powie? Pani redaktor, no to jeżdżenie na skargi ciągłe do Brukseli i gdzie się da ze strony polityków opozycyjnych rzeczywiście jest męczące i może być dla niektórych osób nawet irytujące, ja bym powiedział. Ja staram się podchodzić do tego spokojnie, ale przede wszystkim apeluję o odpowiedzialność. No załatwiajmy nasze sprawy na miejscu, szanujmy demokratyczne decyzje, które były podjęte także i przez wyborców. Oczywiście pan marszałek ma prawo się wypowiedzieć, ale temu przede wszystkim służy Senat. Proszę bardzo, niech Senat najpierw przeanalizuje ustawę, niech będzie to jakaś rzeczowa dyskusja, niech w tej dyskusji zostaną przedstawione jakieś argumenty, a nie żeby się to wszystko sprowadzało do jeżdżenia i skarżenia na Polskę poza granicami kraju, które niestety w bardzo dużej części, jak ja osobiście zdołałem się przekonać, rozmawiając z politykami z zachodu Europy, którzy także mnie o te sprawy pytali, opiera się zwyczajnie na kłamstwie, opiera się na rzeczach, które są kompletnie nieprawdziwe o tym, jakie są w Polsce rozwiązania prawne. W tej ustawie są zastosowane rozwiązania prawne, które są w systemach prawnych innych krajów Unii Europejskiej, na przykład Francji, które mają rzeczywiście służyć temu, aby sędziowie nie włączali się w debatę, w dyskusję, w życie polityczne kraju. Dlaczego? Dlatego, że zdarza się, i to wcale nierzadko, że sędziom przychodzi rozstrzygać jako sądom sprawy, które ocierają się o politykę i muszą być tutaj wiarygodni.
strona, która staje przed sądem, niezależnie od tego, jakie ma poglądy, nie może mieć poczucia tego, że sędzia ma odmienne poglądy, w związku z czym jest zagrożona tym, że wyrok będzie stronniczy, bo będzie opierał się na poglądach politycznych, które sędzia gdzieś tam przedstawiał. No to jest sytuacja niedopuszczalna i inne systemy prawne to zabezpieczają. Natomiast generalnie muszę powiedzieć tak, no niestety cała ta dyskusja o polskim wymiarze sprawiedliwości w ogromnym stopniu opiera się na tym, że pewna grupa ludzi ze środowiska sędziowskiego nie może przyjąć do wiadomości i pogodzić się z tym, że wprowadzamy rzeczywiście rozwiązania, które mają służyć rzeczywistej odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Chociażby za naruszenia zasad etyki sędziowskiej, za zachowania takie, które nie licują z godnością zawodu sędziowskiego. Skandaliczne wyroki, z którymi spotykaliśmy się na przestrzeni ostatnich lat, gdzie sędziowie byli uwalniani przez sądy od zarzutów kradzieży i wracali do orzekania. No jak taki sędzia potem staje przed człowiekiem i ma rozstrzygać jego sprawę? Jak ten człowiek się czuje, kiedy taki sędzia, który miał sprawę o kradzież, były ewidentne dowody, ma być tym, który rozsądzi o jego sprawach? No to są takie elementy, które po prostu dramatycznie psuły opinię o wymiarze sprawiedliwości i te działania, które zostały podjęte w interesie państwowym po to, żeby odbudować dobre imię wymiaru sprawiedliwości i po to także, żeby odbudować dobre imię stanu sędziowskiego, które dzisiaj jest w ogromny sposób zniszczone. Ale marszałek Grodzki napisał jeszcze list do Komisji Weneckiej, żeby też przeanalizowała te przepisy, które, jak powtórzę, będą dopiero procedowane w Senacie. Ale ja chciałam o te słowa oburzenia zapytać, bo marszałek na słowa szefa pańskiego gabinetu, czyli pana ministra Szczerskiego, odpowiedział, że minister Szczerski nie będzie mówił trzeciej osobie w państwie, co ma robić. Natomiast sam nie omieszkał powiedzieć, że nie rozumie, dlaczego pan nie zabrał głosu w sprawie wypowiedzi Putina, czyli do pierwszej osoby w państwie. Pani redaktor, no to pani redaktor skomentowała tą sytuację. No każdy inteligentny widz rozumie, o co chodzi. No, większość widzów doskonale widzi, jak ta sytuacja wygląda. No, ja tego nie będę komentował. Panie prezydencie, chciałam zapytać pana, mówi pan, że te rozwiązania prawne są stosowane w innych krajach z powodzeniem i nikt tam nie analizuje ani z wiceszefową Komisji Europejskiej, ani w ogóle na jakimkolwiek innym szczeblu, czy one są demokratyczne, czy nie, bo tam są uznawane za demokratyczne. Natomiast u nas ta ustawa przez opozycję nie jest nazywana inaczej niż represyjna czy kagańcowa. Ja już ostatnio tutaj u państwa na antenie mówiłem, że nazywanie tego ustawą kagańcową mnie osobiście zdumiało głęboko, bo użyła to osoba bardzo prominentna w środowisku sędziowskim i moim zdaniem takie określenie jest w ogóle obraźliwe wobec sędziów. No ale to już pominę. To jest ustawa, która ma służyć temu, aby polskie sądy dobrze funkcjonowały i aby naprawiać dobre imię polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ta ustawa ma również służyć uspokojeniu sytuacji, ponieważ zachowania, które prezentowali w ostatnim czasie niektórzy sędziowie, były zachowaniami, które wprost, w ewidentny sposób, zresztą oni tego bardzo często wręcz nawet nie kryli, miały prowadzić do wywołania swoistej anarchii. Obowiązkiem władz państwowych jest zaprowadzanie porządku i podejmowanie takich działań, żeby ten porządek w jak największym stopniu został zachowany. To także kwestia bezpieczeństwa Polski i w możliwie najdelikatniejszy sposób, jaki tylko istnieje ku temu, a więc poprzez działania legislacyjne, dzisiaj próbuje się to zrobić. Dla mnie ta sytuacja jest zrozumiała. Myślę, że ona jest zrozumiała także dla bardzo wielu ludzi w Polsce, którzy oczekują, że sądy będą dobrze funkcjonowały i wykonywały swoje obowiązki wobec obywatela. To nie jest tak, że sądy są, że obywatele są dla sądów. Nie. To sądy są dla obywateli. Sądy mają służyć obywatelom, wydając wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a nie widzimisię jakichś osób. Panie prezydencie, wybory prezydenckie w tym roku, no przecież w maju, poznajemy coraz więcej nowych kandydatów, no, osób, które już zadeklarowały, że będą kandydować, choć jeszcze kampania się nie rozpoczęła. Czy ma już pan jakieś obawy na przykład?
w związku z tym, patrząc na ten peleton? Czy ja przede wszystkim patrząc na ostatnie wydarzenia i patrząc na to właśnie, jak wszystkie sprawy są upolityczniane, także te sprawy międzynarodowe Polski, które wymagają dużego spokoju i odpowiedzialności w działaniu, to jeżeli tu mam obawy, to mam obawy o to, co podejmują niektórzy prawdopodobnie przyszli kandydaci w wyborach prezydenckich. Nie liczą się w ogóle z tym, jaka jest rzeczywiście sytuacja Polski i co jest tu faktycznie w polskim interesie i w jaki sposób ten interes powinien być realizowany, tylko liczy się dla nich to, żeby zaistnieć w mediach, żeby zaatakować, no, nie zważając na to, że są realizowane spokojne strategie i to jest coś, co ja dzisiaj pełniąc ten urząd no, z dużą przykrością obserwuję i apeluję o to, żeby jednak, kiedy ta kampania będzie się toczyła, państwo, którzy będą tymi kandydatami, no, patrzyli na swoje działania także poprzez ten pryzmat, że Polska nie kończy się na wyborach prezydenckich. To wszystko, co dzieje się w Polsce, wywołuje dla niej skutki, czasem na dziś, ale czasem wywołuje skutki na przyszłość i trzeba mówić rzeczy, które się mówi w sposób odpowiedzialny, a nie na szkodę dla Polski tylko po to, żeby chwilowo zaistnieć w mediach czy chwilowo zyskać na jakimś poklasku jakiejś grupy społecznej. To jest wielka odpowiedzialność. Prezydentura jest wielką odpowiedzialnością z jednej strony, ale także i samo uczestnictwo już w wyborach prezydenckich, gdzie ludzie zwracają szczególną uwagę, jest także związane z wielką odpowiedzialnością i ja o tą odpowiedzialność do wszystkich apeluję, żeby nie podejmować, zwłaszcza w tych sprawach, które mają charakter międzynarodowy, no, takich działań o charakterze kampanijnym. No. Panie prezydencie, kiedy pańską deklarację poznamy? Ja przede wszystkim realizuję obowiązki prezydenckie i będę je realizował do samego końca, dotąd, dopóki taka będzie wola obywateli. To jest dla mnie najważniejsze, bo uważam, że po to właśnie ludzie mnie wybrali, żebym realizował te obowiązki z pełną odpowiedzialnością. I staram się w ten sposób to robić. Cieszę się ogromnie z tego, że mogę współpracować z gronem odpowiedzialnych polityków i spośród tych, którzy siedzą w Sejmie i spośród tych, którzy dzisiaj tworzą polski rząd, że dla bezpieczeństwa Polski na przestrzeni ostatnich lat tak wiele dobrego zrobiliśmy, że tak wiele dobrego zdziałała także polska dyplomacja, chociażby przez to, że byliśmy w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przez 2 lata z fenomenalnym wynikiem głosowania, bo 190 państw poparło wtedy naszą kandydaturę, że dziś, że będziemy członkiem Rady Praw Człowieka, że działamy w wielu formatach międzynarodowych, między innymi, że udało nam się stworzyć format Trójmorza, który dzisiaj działa i który przyciągnął także Stany Zjednoczone do współpracy z naszą częścią Europy, że nasza dyplomacja dzisiaj spowodowała, że oczywiście wspólnie z dyplomacją litewską doprowadziliśmy do tak istotnej poprawy relacji pomiędzy naszymi krajami, społeczeństwami, czego dowodem były niedawne wspólne obchody pochówku bohaterów Powstania Styczniowego w Wilnie, że tak doskonale nam się rozwija współpraca z państwami bałtyckimi i z naszymi sąsiadami, że razem stanowimy dzisiaj wschodnią flankę NATO, gdzie są obecne natowskie oddziały, gdzie obecna jest także i armia amerykańska, najsilniejsza armia świata, że tak wiele elementów rzeczywiście realizujemy z powodzeniem, że mieliśmy także i w naszym kraju i z powodzeniem zrealizowaliśmy bardzo ważne wydarzenia międzynarodowe. Mówiłem już dzisiaj, szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży, konferencja COP24, konferencja klimatyczna największa na świecie, zeszłoroczna pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. To są wszystko powody do dumy dla mnie z dobrze rzeczywiście realizowanej polityki, mówiąc o tej wielkiej polityce. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o tą wewnętrzną politykę krajową, dla mnie to była przede wszystkim i jest polityka dla ludzi. Więc te wszystkie elementy, które prowadzą do podniesienia jakości życia Polaków, które udało się zrealizować na przestrzeni ostatnich lat, także i zobowiązania wyborcze, te moje osobiste, którymi było obniżenie wieku emerytalnego, który podwyższył Donald Tusk i jego ekipa wobec protestów i organizacji związkowych i ludzi, że to udało się przywrócić, a miało się nie dać zrobić, a okazało się, że się dało, że się udało wypłacić 500+, a miało się nie dać wypłacić. Tak wtedy mówiono w czasie kampanii wyborczej prezydenckiej, a okazało się, że się udało. To są wszystko sukcesy, które
mnie przyniosły wielką satysfakcję i cieszę się, że mogłem to przez te lata realizować i póki taka jest wola polskiego społeczeństwa, póty będę to realizował nadal. I mówię, cieszę się, że mogę dzisiaj współpracować z doskonałą ekipą, mamy bardzo wiele doświadczeń i cieszę się, że te doświadczenia także przekuwają się na dalsze nasze sukcesy i wierzę w to, jak zaczęliśmy od życzeń, że ten rok 2020 to będzie kolejny rok polskich sukcesów w różnych dziedzinach i w polityce i w pozytywnych zmianach w kraju i w podnoszeniu poziomu życia, jakości życia naszych rodaków, ale że to także będzie rok naszych sukcesów sportowych, tych ważnych wydarzeń sportowych będzie dużo, będą igrzyska olimpijskie, będą zmagania naszych piłkarzy w piłkę nożną, więc no, ważnych wydarzeń będzie dużo i trzymam kciuki za wszystkich tych, którym nie jestem w stanie w żaden sposób pomóc, którzy tutaj są niezależni, jak piłkarze, jak inni sportowcy, a też wierzę w to, że uda nam się dobrze poprowadzić wszystkie te sprawy, na które ja mam wpływ.